To, co teraz widzicie, mogłoby posłużyć jako sceneria do niejednej gry komputerowej przedstawiającej świat po wojnie atomowej. Tymczasem są to historyczne pozostałości dawnych zakładów mechanicznych Ursus, które wybudowano w latach 20. ubiegłego wieku. Mimo, że zostały wpisane do rejestru zabytków, to na ich terenie pracuje ciężki sprzęt. Zdjęcia do tego filmu nakręciłem 22 marca 2024 roku. Zapraszam Was do obejrzenia materiału, w którym pokażę, co obecnie dzieje się na terenie dawnych zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus oraz w którym przedstawię ich historię. Zapraszam Was również do pozostawienia komentarza pod tym filmem oraz do subskrypcji kanału Parking Polska. Mury te zbudowano na początku lat 20. To w tym miejscu znajdowała się kolebka polskiej motoryzacji, a historia zakładów Ursus sięga końcówki XIX wieku. Przed II wojną światową w tym miejscu produkowano m.in. silniki rolnicze, ciężarówki, autobusy, samochody, motocykle, a nawet czołgi. Po II wojnie światowej rozbudowano fabrykę, tworząc jeden z największych zakładów produkcji maszyn rolniczych. Jest to wyjątkowe miejsce, które ze względu na swoją historię stanowi ważną pamiątkę. Z tego powodu te obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków. Jednak w 2018 roku decyzja została uchylona. W 2024 okazało się, że właściciel terenów ma zgodę resortu kultury na wyburzenie zabytkowych hal fabrycznych, a rozbiórka historycznych obiektów właśnie trwa. Na placu pracuje ciężki sprzęt. Zobaczcie, jak to wygląda. Z tego, co zobaczyłem, wynika, że pozostałości głównych hal nie są jeszcze burzone, a jedynie następuje porządkowanie terenu. Na stronie dewelopera można przeczytać, że inwestor zamierza włączyć w planowaną zabudowę mieszkaniową pozostające pod ochroną konserwatora zabytków fragmenty dawnej fabryki. W latach swojej świetności fabryka Ursus zajmowała prawie 1,5 km kwadratowego powierzchni, a cały obszar jest dobrze widoczny na zdjęciach satelitarnych nawet z wysokości 100 km. Do tej pory oprócz historycznej zabudowy zachowało się kilka budynków i nowszych hal, w których obecnie prowadzona jest działalność handlowa i produkcyjna. Są też liczne magazyny i centra dystrybucyjne. Ciekawostką jest, że właśnie w jednej z takich hal kręcono popularny program rozrywkowy Taniec z Gwiazdami. Dobrze zachował się również charakterystyczny biurowiec główny, w którym obecnie ma siedzibę Urząd Dzielnicy Miasta Ursus. Budynek został wyremontowany i unowocześniony, a na jego szczyt powrócił historyczny neon przedstawiający trzy traktory marki Ursus. Okolica jednak mocno się zmieniła. Naprzeciwko biurowca znajduje się galeria handlowa Factory i oprócz kilku oryginalnie zachowanych biurowców, ten teren to ogromny plac budowy. Powstają tu gigantyczne osiedla mieszkaniowe, nowe miasto Ursus. Pośród pozostałości dawnych hal produkcyjnych wyrastają potężne bloki oraz nowe ulice. Rozmach i skala zabudowy tej inwestycji z pewnością robi wrażenie. Fabryka Ursus w przeszłości przechodziła przez wiele trudnych momentów. Pod koniec II wojny światowej okupujący Polskę Niemcy wywieźli z niej wyposażenie oraz zaminowali cały teren. Gdy wojna się skończyła w 1946 roku, ówczesne władze podjęły decyzję o rozpoczęciu produkcji ciągników rolniczych. I tak zespół konstruktorów Politechniki Warszawskiej przygotował dokumentację pierwszego ciągnika Ursus C45, który zjechał z taśmy w 1947 roku. Tak rozpoczęła się powojenna historia zakładów przemysłu ciągnikowego Ursus i rozbudowa wielkiej fabryki, która zatrudniała prawie 30 tysięcy osób i w najlepszym dla siebie okresie w latach 70. i 80. produkowała nawet 50 tysięcy pojazdów rocznie. Wśród maszyn, jakie były tworzone w Ursusie, można wymienić takie modele jak Ursus C355,
Ursus MF-235 czy Ursus MF-255. Ciągniki Ursus sprzedawane były nie tylko na rynek krajowy na potrzeby PGR-ów i indywidualnych rolników, ale były również hitem eksportowym. Nasze ciągniki sprzedawane były niemalże na całym świecie, a niektóre modele były nawet produkowane za granicą w tak egzotycznych krajach jak Indie czy Etiopia. Fabryka Ursus zaczęła mieć kłopoty po zmianach ustrojowych po 1989 roku. Podobnie jak wiele innych zakładów produkcyjnych, z początkiem lat 90. okazało się, że ciężko konkurować przestarzałymi konstrukcjami, głównie opartymi na licencjach z nowoczesnym zachodnim sprzętem rolniczym. W latach 90. mimo głębokiej restrukturyzacji sprzedaż ciągników marki Ursus dramatycznie spadła. W 1996 roku było to tylko 16 722 sztuki, a w 2001 już tylko 3000 maszyn. W następnych latach próbowano ratować firmę, dokonując kolejnych restrukturyzacji i wprowadzając modernizację produkowanych modeli. 2 czerwca 2006 roku wyprodukowano 1,5-milionowy ciągnik. Był to model Ursusa 1654, którym z taśm montażowych zjechał ówczesny minister rolnictwa Andrzej Leper. W roku 2011, kiedy firma została przejęta przez Polmont Warfama, produkcję ciągników przeniesiono z Ursusa do Lublina, do dawnych zakładów DU. Marka podnosiła się w ostatnim czasie kilka razy. Próbowano nowej produkcji ciągników, które miały być sprzedawane do Etiopii, oraz przymierzano się do produkcji autobusów elektrycznych. Plany te jednak z różnych powodów nie wypaliły i w roku 2019 komornik zawitał do siedziby Ursusa. Kolejne lata przyniosły tylko dalszy upadek, prowadząc ostatecznie do ogłoszenia przez sąd bankructwa przedsiębiorstwa. Na początku 2024 roku syndyk wystawił Ursusa na sprzedaż. Obecnie większość rolników w Polsce wybiera zagraniczne maszyny. Jedną z nich miałem okazję zobaczyć na proteście rolników w Warszawie. Fabryka ciągników Ursus to obecnie tylko wspomnienie. Z biegiem czasu cały teren dawnej fabryki zostanie zabudowany blokami mieszkalnymi. Tylko fasady historycznych hal i drobne akcenty, takie jak neony w piekarni czy grafiki na terenie Domu Kultury, będą przypominać przyszłym pokoleniom, że w tym miejscu w przeszłości istniała potężna polska fabryka traktorów Ursus i miejsce, gdzie rodziła się polska motoryzacja. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na ten temat. Zostawcie więc swój komentarz, polubcie ten materiał oraz zasubskrybujcie kanał. Zapraszam Was również do obejrzenia innych moich filmów, w tym jednego z ostatnich spacerów po dawnej fabryce samochodów osobowych FSO w Warszawie. Cześć!